Witam z tej strony Sprytny, a to jest drugi odcinek kariery Bayernem Monachium. Mamy bardzo dobry skład, początek nowego sezonu już wkrótce. My teraz przygotowujemy się od spotkania z AS Romą, które rozpoczynamy w genialny sposób. Franck Ribery zdobywa bramkę na 1-0 już w 9 minucie tego spotkania. Rozpoczyna się świetnie, mam nadzieję, że tak pójdzie przez resztę spotkania. A teraz zobaczyć możecie strzał Riberiego, 39 minuta, czyli nadal pierwsza połowa, dobijamy rywala przed pójściem do szatni, bramkę na 2-0 zdobywa Mario Götze. I tak kończy się pierwsze 45 minut spotkania, teraz możecie zobaczyć najciekawsze momenty z pierwszej części tego meczu. W drugiej połowie to rywale mieli jedną świetną okazję, ale genialną interwencją popisuje się Manuel Neuer i 2-0 dla nas staje się faktem, wygrywamy ten mecz bezproblemowo. Tymczasem zobaczcie sami najciekawsze momenty tego meczu. Udajemy się do biura, tam czeka na nas raport odnośnie piłkarzy, którymi jesteśmy potencjalnie zainteresowani. Ja czekam na wasze podpowiedzi, którego z tych graczy kupić, a może macie inne propozycje, piszcie o tym do mnie. A tymczasem zobaczcie, kogo obserwuję, kogo mam na oku, a kogo oczywiście odrzucamy i kim nie jesteśmy zainteresowani. Szukamy młodych, dobrych zawodników lub tych, którzy zapowiadają się na przyszłe gwiazdy piłki nożnej. Jeżeli jesteście za tym, bym zaakceptował jakiś transfer, dajcie mi znać. Tutaj Jeremin Lens jest możliwy do zakupu za nieduże pieniądze. Potrzebujemy na pewno zmienników, potrzebujemy skrzydłowych, którzy wprowadzą jakąś świeżość z ławki rezerwowych. Tymczasem szykujemy się do spotkania numer 2. To rozgrywać będziemy z Valencią, drużyna z Hiszpanii. Czy ta sprawi nam jakieś problemy? Wydaje mi się, że nie. Tym składem naprawdę możemy podbić całą Europę. Otrzymujemy kolejny raport od naszych skautów, tym razem z Ligi Rosyjskiej oraz Angielskiej. Tutaj w moim zasięgu byłby Serge Gnabry oraz być może Musa, ale to wy zadecydujcie o tym, kogo kupić, kto przydałby się do naszego składu. Oczywiście na ławkę rezerwowych, bo pierwszy skład raczej na chwilę obecną pozostaje bez zmian. Tymczasem pierwsza część tego spotkania, jak najbardziej inicjatywa należy do nas, ale na początku nie możemy wykorzystać swoich sytuacji. To udaje dopiero się w 45 minucie. Robert Lewandowski zdobywa debiutanckiego gola dla swojego nowego zespołu. Do przerwy więc prowadzimy. Mam nadzieję, że w drugiej przerwie postaramy się dokładniej wykańczać nasze sytuacje. Tak też się dzieje. 56 minuta. Ponownie on, Robert Lewandowski, dla swojego nowego pracodawcy zdobywa gola numer 2. W drużynie przeprowadzam małe zmiany, daję szansę również graczom z ławki rezerwowej wejść na boisko. Zobaczymy, czy ci pokażą coś ciekawego. Jednak niewiele się działo do końca tego spotkania. Wynik został przez nas utrzymany, o czym również świadczą statystyki. 0-2, wygrywamy kolejny mecz przedsezonowy i po tak świetnym początku liczymy, że w lidze pójdzie nam równie dobrze. Ponownie udajemy się do naszego biura, tam czeka nas oferta transferowa za Rafinię, którego nie zamierzam tak tanio sprzedać, jest on warty na pewno kilka tysięcy więcej. Pamiętajcie, by w komentarzu poniżej napisać mi, którymi zawodnikami się bardziej zainteresować, których wprowadzić również na swoją listę życzeń, a których po prostu pożegnać z naszego klubu. Jeżeli filmik się wam podobał, dajcie łapkę w górę, to naprawdę motywuje, subskrybujcie także mój kanał w tym odcinku. To już wszystko. Do usłyszenia. Cześć.